Nazywam się Ania i mam w tym roku zaszczyt być prezydentką naszego oddziału. Po kolei też będziemy przedstawiać całą resztę zarządu oddziału i myślę, że możemy kontynuować. Tytułem wstępu, nasz oddział jest jednym z 19 oddziałów, które są aktualnie w IFMSA Poland. Samo IFMSA Poland jest częścią Międzynarodowej Federacji, która się nazywa właśnie International Federation of Medical Students Association. I aktualnie ta federacja, poszczególne jakby części tej federacji działają w 130 krajach. W zeszłym roku udało nam się mieć około 200 aktywnych członków i członkiń i mam nadzieję, że w tym roku utrzymamy, a nawet troszkę podbijemy tę liczbę. No ale generalnie co Wam może dać uczestnictwo, aktywne działanie w naszym stowarzyszeniu? Przede wszystkim samorozwój, edukację i nie tylko samych siebie, ale również innych, różnego rodzaju też umiejętności miękkie. A wisienką na torcie są oczywiście wyjazdy zagraniczne, dzięki którym możecie albo pojechać właśnie na wymianę jako praktyki kliniczne oraz na wymianę naukową. Możemy iść dalej. Pokrótce o strukturze naszego oddziału. Ja jestem tutaj prezydentką, natomiast pode mną są osoby, które, bez których nie dałabym rady tutaj działać. Mamy dwóch wiceprezydentów. Jest to wiceprezydentka do spraw zasobów ludzkich, Natalia. Tak, i wiceprezydentka do spraw, oddziału do spraw marketingu, Zuzia. Oprócz tego mamy sekretarza, którym jest Michał, do którego, który się zajmuje przyjmowaniem też nowych członków i członkiń i wszelkiego rodzaju pismami, skarbniczkę Anię, która niestety nie mogła być na spotkaniu, a obok zarządu działa komisja rewizyjna oddziału, która zajmuje się sprawdzaniem właśnie tej Ania i Zuzia, która zajmuje się sprawdzaniem, czy wszystko ładnie działa zgodnie z regulaminem. No i najważniejsza część, która Was chyba najbardziej będzie interesować na razie, to są projekty stałe, które działają u nas w oddziale i programy stałe, i to będzie właśnie najpierw SCORP, czyli program stały do spraw praw człowieka i pokoju. Później mamy, tutaj mamy Anię Trele, później mamy SCOMI, czyli program stały do spraw edukacji medycznej, mamy Gosię. Następnie SCORA, czyli program stały do spraw zdrowia i praw reprodukcyjnych, w tym HIV i AIDS, i mamy Ewę. Następnie mamy SCOF, czyli program stały do spraw zdrowia publicznego, mamy Martynę. I nasze dwa programy wyjazdowe, czyli program stały do spraw praktyk klinicznych, i mamy Andrzeja. I następnie mamy program stały do spraw wymiany naukowej i mamy tutaj Wiktorię, która niestety nie mogła być z nami tutaj na spotkaniu. No i też będziemy, mamy nadzieję, mieć Was jako koordynatorów lokalnych projektów. I oni są zaznaczeni, że mogą być właściwie w każdym tutaj programie. Wszystko zależy od tego, jaki macie pomysł. Może chcecie prowadzić własny projekt, który już działa, natomiast możecie też stworzyć swój własny ze swoimi nowymi pomysłami i bardzo, bardzo chętnie to przyjmiemy. Możemy iść dalej. No i właśnie tutaj wcześniej przedstawiłam, macie tutaj też zdjęcia. No mnie, Zuzi i właśnie Natalii. Także sorki. Zobaczcie. Tutaj mamy właśnie komisję rewizyjną oddziału. Tutaj Zuzia jest przewodniczącą i mamy tutaj Anię, która do nas dołączyła z, uwaga, uwaga, Portugalii. Hiszpanii. Sorry. W każdym razie jest aktualnie na wymianie, ale wciąż aktywnie działa u nas. Dobrze, i teraz przejdziemy po kolei do poszczególnych programów i opowiedzą Wam o tym poszczególni już koordynatorzy, także zapraszam tutaj Gosię. Hejka. Także ja opowiem o SCOMI, czyli programie stałym do spraw edukacji medycznej. Także poproszę następny slajd. Więc tak, jedne z takich ważniejszych programów, które to robimy, no to są spotkania powtórkowe, czyli tak jak może kojarzycie z pierwszego roku, anatomiczne powtórki, czy też powtórki z farmakologii na trzecim roku.
które po prostu są to spotkania, które teraz były na Zoomie. Wydaje mi się, że w tym roku raczej też na Zoomie jeszcze pozostaną. Przed każdym kolokwium, gdzie właśnie możecie pomóc, czy to młodszym studentom, czy po prostu znaleźć prelegentów, którzy poprowadzą takie zajęcia, żeby pomóc usystematyzować wiedzę. Poza tym chciałabym spróbować w tym roku też zrobić powtórki z patomorfologii, natomiast zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobrze, to następny slajd jeszcze poproszę. Poznaj swoją specjalizację. To jest taki projekt, który też w zeszłych 2 latach po COVID-zie głównie odbywał się na Zoomie. Polegało to na tym, że zapraszaliśmy z zewnątrz lekarzy, pielęgniarki bądź inne osoby, które pracują w zawodach medycznych, które opowiadały po prostu o tym, czym się zajmują, jakich spotykają pacjentów, jakie przypadki ich spotykają. Można było też dodatkowo zadać pytania tym lekarzom, czy też innym pracownikom medycznym, żeby wybadać, czy jakby dana specjalizacja w ogóle Wam się podoba, czy też zupełnie Wam kompletnie nie pasuje. Więc to jest projekt, który nie działa tylko u nas w Gdańsku. Często też poznaj swoją specjalizację z innego miasta w Polsce, które dzieje się na Zoomie, jest po prostu dostępne też dla nas tutaj w Gdańsku, jakbyście chcieli wziąć w tym udział. Poproszę następny slajd. I parę jeszcze rzeczy. Warsztaty szycia chirurgicznego, czyli to, gdzie zapisy po minucie tak naprawdę, czy dwóch, już nie ma w ogóle wolnych miejsc. W tym roku postaramy się, żeby te warsztaty były częściej, raz w miesiącu. I też chciałabym zrobić więcej poziomów, żeby można było pójść na takie szycie, kiedy jeszcze w ogóle się nie miało styczności z szyciem, ale też na przykład na dalsze gdzieś tam, jak już kiedyś szliście, żeby gdzieś tam więcej czegoś się nauczyć. Kierunek medycyna, jeszcze rzecz szybko powiem, kierunek medycyna to jest z Peer Education, gdzie wybieracie się do szkoły, do liceum, i opowiadacie o tym, jak to jest studiować medycynę, jakąś pełną lekcję anatomii. No i ciekawostka medyczna to jest coś, co się dzieje na naszym Instagramie, gdzie raz w tygodniu na Instagram Stories dodaje się ciekawostkę na jakiś temat związany z medycyną. I jeżeli chodzi o wszystkie te projekty, to w piątek, czyli jutro, będę wrzucać konkursy na kalpę właśnie tych projektów, więc zachęcam do zgłaszania się. I to by było na tyle. I tutaj macie mojego maila, jakbyście chcieli, nie wiem, napisać, czy macie jakiś pomysł, akcje, które byście chcieli zorganizować, to tak jak Ania wcześniej wspominała, bardzo chętnie zorganizujemy coś wspólnie z Wami. Dzięki bardzo. Okej, hej, to teraz ja chciałabym Wam troszeczkę powiedzieć o programie stałym do spraw zdrowia publicznego, czyli SCOP, który generalnie jest programem, który skupia się praktycznie na akcjach zewnętrznych, czyli na wychodzeniu i działaniu w naszym otoczeniu, edukowaniu osób nas otaczających na temat zdrowia i profilaktyki chorób. To tak ogólnie, a teraz poproszę następny slajd. No i tak, część z Was na pewno kojarzy akcję Zdrowie pod kontrolą, która zresztą odbywać się będzie już niedługo, kiedy idziemy do galerii handlowych i tam wykonujemy podstawowe badania, takie jak pomiar ciśnienia, pomiar glukozy we krwi oraz dodatkowo edukujemy na temat innych chorób, na temat profilaktyki nowotworów. I w ten sposób uczymy też pierwszej pomocy. Z drugiej strony część z Was również może kojarzyć akcję we współpracy z DKMS dotyczącą dawstwa szpiku. I teraz poproszę dalej. Tak, również organizujemy kampanie informacyjne online i tutaj na przykład możemy zobaczyć przykłady kampanii dotyczącej depresji, nowotworów u dzieci i czerniaka. Poproszę dalej.
Tak, ale bardzo dużą część działań w ramach SCOPE poświęcamy projektom typu Peer i Toddler Education, gdzie chodzimy do szkół i do przedszkoli, no i opowiadamy właśnie dzieciakom i młodzieży na temat szeroko pojętego zdrowia, ponieważ jak tutaj możecie zobaczyć, mamy akcję Szpital Pluszowego Misia, na której opowiadamy o tym, jakby przekonując dzieci, że chodzenie do lekarza nie jest straszne, że przychodzą z własnymi misiami, które mają jakieś dolegliwości i wszystko po kolei im opowiadamy. Mamy również projekty dotyczące szczepień, zdrowia psychicznego, chorób niezakaźnych. I generalnie już wczoraj zostały opublikowane konkursy na koordynatorów i koordynatorki lokalne projektów, także możecie sobie już tam teraz zobaczyć pełny jakby zakres tego, czym SCOPE się zajmuje i bardzo serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tych konkursach. Poproszę dalej. Tak, i tutaj jest mój mail kontaktowy. I zapraszam do kontaktu i do udziału w konkursach na KLP. Cześć, ja mam na imię Ewa i jestem koordynatorką lokalną do spraw zdrowia i praw reprodukcyjnych, w tym HIV i AIDS. Tak, to jest właśnie program stały z najdłuższą nazwą, ponieważ staramy się być najbardziej inkluzywni. I proszę pierwszy slajd. Więc tutaj widzimy nasz flagowy projekt, zwany tramwaj zwany pożądaniem. Tutaj mamy akurat zdjęcie z dwóch jego edycji, jednej jeszcze maseczkowej, drugiej już na szczęście nie. Jest to projekt, podczas którego edukujemy w tramwaju osoby pasażerskie na temat HIV i AIDS i robimy konkursy z przeróżnymi nagrodami. Naprawdę można bardzo fajne rzeczy wygrać, oprócz gadżetów gumenowych, również mnóstwo kodów rabatowych i zniżek do restauracji, kawiarni itd. Oczywiście dla wolontariuszy również. Następnie mamy projekt Queer Education, w którym skupiamy się na propagowaniu i aktywizacji osób LGBTQ+, oraz ogólnie po prostu na przedstawieniu wszystkim chętnym osobom mowy inkluzywnej. Prowadzimy warsztaty z mowy inkluzywnej oraz prowadzimy warsztaty dotyczące profilaktyki nowotworów w inkluzywny sposób. Oraz tutaj znajdują się również zdjęcia z Marszu Równości Trójmiejskiego, w którym bierzemy udział i edukujemy na temat HIV i AIDS. Prowadzimy akcje profilaktyczne w różnych, najróżniejszych miejscach, od tramwaju po morze. Tutaj akurat mamy zdjęcie we współpracy z Gdańskim Klubem Morsów, gdzie mówiliśmy o raku szyjki macicy. A zdjęcie na dole pokazuje Wam różową skrzyneczkę, którą mam nadzieję, że już niektórzy może widzieli w gdańskich toaletach. Są środki higieny dla osób menstruujących. I w tym roku będziemy się starali jeszcze prężnie działać, żeby każda skrzyneczka była zawsze pełna. Tu jest zdjęcie mnie nawołującej Was, żebyście dołączyli do programu Skora. I również będą konkursy wysyłane na grupę roboczą. A tutaj na koniec kontakt do mnie. Piszcie w każdej sprawie, której tylko chcecie. No to przyszła pora na mnie. Cześć, jestem Ania, jestem koordynatorką lokalną do spraw praw człowieka i pokoju. Program zajmuje się właśnie szeroko pojętymi prawami człowieka. Działamy na poziomie lokalnym w taki sposób, że właśnie zapewniamy na przykład edukację dzieciom z domów dziecka, czy właśnie reagujemy, jeżeli na przykład prawa kobiet są łamane. Poproszę kolejny slajd. No i tutaj macie przykładowo projekty, które realizujemy. Właśnie co dwie głowy to nie jedna, to jest bardzo fajny projekt, do którego bardzo zachęcam Was, żebyście wzięli udział. Właśnie edukujemy dzieci w domach dziecka. On fajnie, prężnie się rozwinął w tamtym roku. W tym roku chcemy kontynuować. Mamy też Dafne.
To jest akcja, którą chciałabym zorganizować 25 listopada, to jest Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Też chciałybyśmy zrobić jakieś warsztaty z samoobrony, także myślę, że będzie się w tym listopadzie działo. Fajnym wydarzeniem jest też konferencja Kiedyś Medycy dla Afryki, teraz Medycy dla Świata, którą będziemy organizować, myślę, że tak w kwietniu, wtedy przypada Światowy Dzień Malarii, więc tak tematycznie dla tego poprzedniego tematu konferencji, ale zobaczymy. I generalnie zapraszamy właśnie studentów, którzy odbyli wolontariaty w różnych częściach świata, czy też lekarzy, czy innych pracowników, pracowniczki ochrony zdrowia właśnie, żeby opowiedzieli o swoich doświadczeniach i ciemniejszych i jaśniejszych stronach takich misji. No i maraton pisania listów Amnesty International, który też zbliża się wielkimi krokami. Generalnie polega to na tym, że właśnie piszemy list, spotykamy się właśnie, piszemy listy w sprawie osób, których prawa zostały złamane. I w tym roku Amnesty International skupia się na temacie możliwości organizowania pokojowych protestów właśnie przeciwko różnym sprawom. Także fajny temat, myślę, że aktualny a propos sytuacji, która teraz jest na świecie. Poproszę dalej. No i tutaj są jeszcze kolejne właśnie przykładowe akcje. Oprócz tego, że działamy właśnie w tematyce praw człowieka, to też myślę, że jeżeli ktoś czuje, że temat ochrony środowiska czy temat praw zwierząt jest im bliski, to też jak najbardziej zachęcam do działania. Mamy właśnie takie projekty, jak zrealizowaliśmy w tamtym roku beach cleanup, właśnie sprzątanie plaży, czy też właśnie mamy fajny projekt Reuse It or You Lose It, do którego też gorąco zachęcam. No i też jest coś takiego fajnego jak psi dyżur. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale generalnie chodzi o to, że sobie wychodzimy z pieskami ze schroniska na przykład na spacer, co też jest bardzo, myślę, fajne, jeśli lubicie zwierzątka. Kolejny slajd, proszę. I tutaj macie zdjęcia z akcji z zeszłego roku. Jak widać, jest to grudzień, świątecznie. No i to jest akcja Miś pod szpitalną choinkę, wtedy gromadzimy właśnie misie i tam inne właśnie rzeczy dla dzieciaków, potem idziemy na oddział, rozdajemy, robimy taką akcję w sumie mikołajkową, bym powiedziała, ale też właśnie spotykamy się tam na wydarzenie, które nazywa się Marzycielską Pocztą i robimy kartki też dla tych dzieciaków, także wiecie, szpital to nie jest jakoś bardzo przyjazne dzieciom środowisko, myślę, więc fajnie by było rozchmurzyć jakby ich pobyt tam właśnie takimi akcjami. No i też możecie zobaczyć, że na slajdzie, jak i również za mną, widnieje jeż. To jest nasz znak, to jest taka nasza maskotka ogólnopolska z korpu. No i skorp, no to wiadomo też skorpiony, więc myślę, że skorpiona na slajdzie nie muszę tłumaczyć. To jest nasz znak rozpoznawalny, taki jakby międzynarodowo skorpowy. Proszę, kolejny slajd. No i to jestem ja. Macie tutaj kontakt do mnie. Generalnie 17 października w poniedziałek rusza nabór na koordynatorów, koordynatorki lokalne kolejnych projektów. Także zachęcam do zgłaszania się, ale też chciałabym zaznaczyć, że jest wakat obecnie na stanowisku mojego asystentka bądź asystentki, więc jeżeli ktoś czuje, że jest to temat dla nich, to bardzo zachęcam do współpracy. Dzięki. Dobrze, cześć, mam na imię Andrzej i teraz powiem Wam o naszych programach wyjazdowych. Więc w stowarzyszeniu posiadamy dwa programy wyjazdowe, czyli SCOPI do spraw praktyk klinicznych i SCORI do spraw wymiany naukowej. I zacznę od najważniejszego pytania, czyli na podstawie czego są przydzielane kontrakty na praktyki. Więc w zasadzie to wszystko, co robimy w stowarzyszeniu, dostajemy punkty, które potem możemy wymienić właśnie na kontrakty, na praktyki. I na praktyki w ramach SCOPI, czyli praktyki kliniczne, mogą wyjechać studenci kierunku lekarskiego po trzecim roku. Natomiast jeżeli chodzi o wymianę naukową, to tam mogą wyjechać studenci wszystkich kierunków medycznych już po pierwszym roku.
U nas w środowisku uczelnianym krążą często takie opinie na temat praktyk w ramach IFEMS-y, więc teraz postaram się trochę odpowiedzieć na niektóre pytania. Proszę następny slajd. Pierwsza taka opinia, która często tam krąży w memach, na Mementynie na przykład, że praktyki w ramach IFEMS to są tylko dla zarządu. Natomiast jeżeli otworzycie sobie na przykład wyniki kwalifikacji, które są ogólnodostępne i zawsze są wysyłane na mailing ogólnopolski IFEMS-y, to możecie tam zauważyć, że w większości przypadków kontrakty na praktyki dostają osoby niefunkcyjne, ponieważ czasami nawet łatwiej zbierać punkty dla osób poza zarządu. Kolejna taka opinia, że trzeba cały czas, przez cały okres studiów zbierać punkty, żeby dostać jakiś kontrakt na praktyki. No i tutaj są dwie opinie. Część osób na przykład woli przez 5-6 lat zbierać te punkty, żeby na koniec wyjechać na praktyki do kraju, który chce, który na pewno dostanie. A część osób woli na przykład co roku wyjeżdżać na nowe praktyki, natomiast wtedy oczywiście musi wybierać na podstawie swoich punktów. I kolejne, takie ostatnie pytanie, że proces kwalifikacji jest zbyt trudny. I tutaj niestety jest racja, ponieważ jest on trudny, natomiast po to są koordynatorzy praktyk, czyli ten zespół exchanges. I oczywiście wszystkim pomagamy. To nie jest tak, że dostajecie kontrakt i na praktyki wtedy musicie załatwić to wszystko sami. My pomagamy wam przybierać dokumenty, wysyłać, otrzymywać kontakt z stroną przyjmującą i również strona przyjmująca jak najbardziej prowadzi was, pomaga podczas całego okresu praktyk i wtedy jest to naprawdę łatwiej. Poproszę kolejny slajd. Więc gdzie można wyjechać? W odróżnieniu do praktyk Erasmusa, tutaj mamy większą listę krajów, więc na praktyki w ramach programu SCOPE i SCORI, czyli na praktyki kliniczne i wymiany naukowe, tutaj na tej mapie są oznaczone kraje na ciemno-niebiesko, a kraje, które przyjmują tylko na praktyki SCOPE, czyli kliniczne, na jasno-niebiesko. Poproszę następny slajd. Więc praktyki to nie tylko czas, żeby tam siedzieć spędzać cały czas w szpitalu czy na uczelni, ale to też świetna możliwość, żeby poznać nowych ludzi, ponieważ nie jesteście na praktykach sami. Możecie spotkać ludzi z całego świata, którzy też z wami są na praktykach. Również osoby, które tam zajmują się praktykami, czyli zespół exchanges w kraju przyjmującym, opiekuje się wami, czyli też organizuje dla was różne programy, różnego rodzaju wycieczki, czy tam zwiedzania miasta i kraju. Poproszę następny slajd. Również jak strona przyjmująca, to też i my, oprócz tego, że wysyłamy studentów na praktyki, też przyjmujemy do nas, więc też możemy zaoferować super możliwość, żeby opiekować się takimi studentami. Prawie co miesiąc na grupie roboczej IFEMS naszego oddziału publikujemy posty, że poszukujemy kogoś na zorganizowanie jakiejś wycieczki dla studentów przyjeżdżających. Jest to super możliwość, żeby nie tylko poznać nowych ludzi, czy tam szkolić język, ale też żeby zdobyć punkty. W zasadzie to jest jedyna możliwość w stowarzyszeniu, żeby za wejście na piwo dostać punkty. Poproszę następny slajd. Pewnie macie mnóstwo pytań o całym procesie wymiany, więc jak co roku pod koniec października organizujemy spotkanie informacyjne Exchanges, gdzie właśnie wytłumaczymy krok po kroku, jak przebiega proces kwalifikacji, jakie dokumenty i warunki formalne trzeba spełnić. Więc wszystkie informacje będą na fanpage'u oraz na mailingu. Natomiast jeżeli teraz macie jakieś pytanie, to możecie śmiało pisać do mnie na maila czy na Facebooku w sprawie praktyk klinicznych. I do Wiktorii, poproszę następny slajd, do Wiktorii Michnowskiej w sprawie wymiany naukowej. Ja dziękuję. Okej, więc hejka, ja się nazywam Natalia, tak jak wiecie zajmuję się tutaj w oddziale zasobami ludzkimi.
I teraz przyszła moja kolej, żeby Wam powiedzieć, jak w ogóle do nas dołączyć. A to jest ogólnie mega proste. Wystarczy się zarejestrować na naszej stronie gdańskifemsa.pl. Wtedy trzeba opłacić składkę i to jest składka roczna i ona wynosi 60 zł. I na koniec można dołączyć, ogólnie nawet jeszcze zanim się zarejestrujecie, to już można dołączyć do naszej grupy na Facebooku. Tak. I już można działać, już można zbierać punkciki. Okej, następne. Okej, super. Jeżeli chodzi o osoby, które zajmują się przyjmowaniem nowych członków, to tutaj głównie jest to nasz sekretarz oddziału, czyli Michał, i nasza skarbniczka, czyli Ania, która zajmuje się księgowaniem wpłat, a z kolei Michał dodaje Was do mailingu oddziałowego, tak żebyście mieli cały czas dostęp do jakichś nowych akcji, informacji i przyznaje też dostęp do naszego intranetu. Dobra, i teraz od czego w ogóle zacząć? Tak jak Andrzej mówił, opieka nad studentami przyjeżdżającymi to jest taka świetna możliwość właśnie, żeby zacząć z nami działać. Można organizować wycieczki, na przykład do Warszawy, do Malborka, do Westerplatte, można zorganizować National Food and Drink Party, można w ogóle pójść z insami na imprezkę i za to też dajemy punkty, więc myślę, że fajna sprawa. Można zacząć od wolontariatu w akcjach, tak jak na przykład Martyna mówiła o zdrowiu pod kontrolą, czyli tej akcji w galeriach handlowych, gdzie mierzymy ciśnienie, mówimy o profilaktyce różnych chorób, więc od tego też można zacząć. Można zacząć od prowadzenia zajęć w szkołach, my na to mówimy peer education. I tutaj mamy naprawdę najróżniejsze tematy tych zajęć, które prowadzimy w szkołach, to znaczy może być to chociażby zdrowie psychiczne, może być to profilaktyka onkologiczna, naprawdę bardzo sporo jest do wyboru. No i wreszcie możecie też zacząć od własnego projektu. My jesteśmy mega otwarci na Wasze pomysły, więc jeżeli tylko macie jakiś pomysł właśnie w zakresie któregoś z naszych programów stałych, to dajcie znać odpowiedniemu koordynatorowi. No, jeśli chodzi o nas, o IFMC, to chciałam Wam jeszcze przekazać, że to nie jest tak, że to są tylko obowiązki, ale jest też mnóstwo integracji, mnóstwo wspólnych wyjść. Może dać następny slajd, Zuza? I tak, tutaj są fotki z naszego wspólnego wyjazdu do Opola na zgromadzenie delegatów. Myślę, że fajną naszą reklamą jest też to, że my ogólnie w oddziale generalnie bardzo się lubimy. Więc atmosfera pracy jest naprawdę fajna, więc myślę, że jak najbardziej to też jest fajna zachęta. Okej, okay. I jeżeli potrzebujecie więcej informacji, to można zaobserwować nas na Instagramie, można też dołączyć właśnie do tej naszej grupy na Facebooku IFMSA Poland Oddział Gdańsk i możecie też pisać do mnie maile, możecie też znaleźć mnie na Facebooku i pisać na Messengerze. Także na razie dziękujemy.